Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium, które poświęcone jest konkursowi Opus 24 Lab WIF. Ja nazywam się Magdalena Dobrzańska-Bzowska i pracuję w dziale współpracy międzynarodowej Narodowego Centrum Nauki. Podczas dzisiejszego spotkania towarzyszyć mi będzie pani Ewelina Szymańska-Skolimowska, bardzo doświadczona koordynatorka dyscyplin w Dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, która opowie Państwu o procesie oraz kryteriach oceny wniosków. Zanim przejdziemy do prezentacji, pozwolą Państwo, że przekażę kilka uwag technicznych. Po pierwsze, nasze webinarium jest nagrywane i nagranie to opublikujemy na kanale YouTube Narodowego Centrum Nauki. Zaś, by wszystkim nam było łatwiej uczestniczyć w sesji pytań i odpowiedzi, którą rozpoczniemy po naszych prezentacjach, bardzo prosimy o zadawanie pytań w funkcji Q&A. W prawym dolnym rogu swojego ekranu widzą Państwo ikonkę czatu, to powinien być znak zapytania. Proszę sprawdzić, czy ta ikonka znajduje się na niebieskim tle, a jeśli nie, to proszę ją kliknąć tak, aby ten znak zapytania zrobił się niebieski. To właśnie będzie tryb Q&A. Dobrze, myślę, że możemy zacząć prezentację. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o informacje organizacyjne, to chciałam Państwu dzisiaj przedstawić informacje ogólne o programie WIF, czym on jest i dlaczego jest dla nas ważny w NCN-ie, na czym polega procedura agencji wiodącej, jak wygląda nabór wniosków w NCN-ie w programie WIF oraz jak wygląda sam nabór wniosków w konkursie Opus 24 Lab WIF, jakie są etapy przygotowania wniosku, na co musicie Państwo zwrócić szczególną uwagę, przygotowując taki wniosek. Zaś o samym procesie oceny wniosków, o ocenie formalnej i ocenie merytorycznej opowie moja koleżanka, pani Ewelina Szymańska-Skolimowska. Aktywność międzynarodowa Narodowego Centrum Nauki charakteryzuje się między innymi ogłaszaniem konkursów na projekty badawcze i jednym z takich programów, w których bierzemy udział, jest właśnie program WIF. Proszę pamiętać, że Narodowe Centrum Nauki zawsze finansuje tylko polskie zespoły badawcze i przejawem właśnie takiej naszej aktywności jest program WIF, który ma jakby dwa filary. Jednym filarem jest konkurs WIF Unisono, zaś drugim jest konkurs Opus Lab WIF. Na czym polega program WIF? Jest to program wielostronnej współpracy międzynarodowych instytucji finansujących badania naukowe, które są członkami Science Europe. Program ten opiera się na procedurze agencji wiodącej, Lead Agency Procedure, i polega to na tym, że wykorzystujemy krajowe konkursy do oceny merytorycznej wniosków zarówno krajowych, jak i wniosków międzynarodowych, które konkurują ze sobą na równych zasadach podczas procesu oceny. Procedura ta charakteryzuje się także wzajemnym zaufaniem współpracujących instytucji co do jakości i standardów oceny wniosków. Ocena wniosków, które angażują dwa lub trzy zespoły z różnych krajów, odbywa się tylko w jednej instytucji, to jest w agencji wiodącej, zaś po dokonaniu oceny i rekomendowaniu lub nie wniosków do finansowania, wyniki oceny merytorycznej zatwierdzane są przez pozostałe agencje, przez pozostałe instytucje zaangażowane w konkursie. W 2022 roku Narodowe Centrum Nauki w ramach programu WIF współpracuje z następującymi agencjami. Z agencją FWF z Austrii, z agencją GACZ z Czech, z agencją ARS ze Słowenii, z agencją SNSF ze Szwajcarii, z agencją DFG z Niemiec, z agencją FNR z Luksemburga oraz z agencją FWO z Belgii, Flandrii. Tak jak wcześniej wspomniałam, konkurs WIF Unisono jest, konkurs WIF jest bardzo ważny w NCN-ie, program WIF jest bardzo ważny dla NCN-u, ponieważ w kolejnych latach planujemy rozszerzenie współpracy o kolejne agencje i jest to też program, który z nami zostanie w NCN-ie na dłużej. Zastąpił on takie programy współpracy bilateralnej, jak zapewne dobrze Państwu znany konkurs Beethoven na współpracę dwustronną z Niemcami oraz konkurs wielostronny CEUS i konkursy bilateralne Mozart z Austrią oraz Alphorn ze Szwajcarią.
By uzyskać dodatkowe informacje o samym programie WIF, bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową www.wif-research.net. Jest to strona, na której można znaleźć informacje dotyczące agencji, które biorą udział w tej inicjatywie, a także różnych informacji dotyczących zarówno konfiguracji, w jakich można składać wnioski, jak i terminów naboru wniosków w poszczególnych agencjach. Znajdują się na tej stronie także krótkie charakterystyki tych agencji, które razem z nami współpracują. W konkursie NCN program WIF, dobór wniosków w ramach programu WIF odbywa się w dwóch konkursach w zależności od tego, która agencja pełni rolę tej wiodącej, czyli w konkursie WIF Unisono, wtedy gdy agencją wiodącą jest instytucja zagraniczna i wnioski oceniane są merytorycznie w agencji austriackiej, czeskiej, szwajcarskiej, słoweńskiej, niemieckiej, luksemburskiej lub flamandzkiej. Oraz drugim filarem tego konkursu jest konkurs, tego programu jest konkurs Opus Lab WIF. Jest to zawsze jesienna edycja konkursu Opus, w którym wnioski oceniane są w Narodowym Centrum Nauki jako agencji wiodącej. Do kogo skierowany? Kto jest adresatem konkursu Opus 24 Lab WIF? Przede wszystkim polskie zespoły badawcze, które planują współpracę dwu- lub trójstronną z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii, Flandrii. I tu jest bardzo ważna informacja. W konkursie Opus 24 Lab WIF nie będzie możliwości składania wniosków trójstronnych we współpracy polsko-czesko-belgijskiej. Bierze się to stąd, że agencja czeska nie ma podpisanego porozumienia z agencją belgijską, dlatego nie uznają wzajemnie swoich wyników oceny. Stąd niestety taki wyjątek tutaj jest. Bardzo jest też jedna rzecz ważna, że polskie zespoły, które planują taką współpracę, muszą pamiętać, że ta współpraca musi być oparta na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie tych zespołów badawczych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które będą współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego. Proszę pamiętać, że ta komplementarność zespołów jest przedmiotem oceny merytorycznej i musi być zasadna. Zespół badawczy z Polski jest w konkursie Opus 24 Lab WIF wnioskodawcą koordynującym, odpowiedzialnym za złożenie wniosku do NCN-u i dopuszczamy także możliwość udziału dodatkowych partnerów z zagranicznych instytucji naukowych, które nie aplikują o środki finansowe w ramach programu WIF, ale zespoły te muszą pozyskać środki finansowe na realizację projektów z innych źródeł. W konkursie Opus 24 Lab WIF należy też pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii, mianowicie tym, że w konkursie Opus 24 nie jest obowiązkowe zaangażowanie w składane projekty partnerów, ani dodatkowych partnerów zagranicznych i wnioski z udziałem partnerów zagranicznych, czyli wnioski Opus Lab nie są traktowane preferencyjne w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują. Zaś w przypadku składania wniosków bez udziału partnerów zagranicznych, bez współpracy Opus Lab, należy w systemie elektronicznego naboru wniosków OSF wybrać ścieżkę wniosek o finansowanie projektu badawczego Opus 24. Jeśli chodzi o współpracę lab w konkursie Opus 24, reasumując, to mogą to być wnioski składane we współpracy z zespołami badawczymi z Austrii, Słowenii, Szwajcarii, Czech, Niemiec, Luksemburga, Belgii, Flandrii. Dopuszczalną konfigurację współpracy to jest współpraca dwu- lub trójstronna i tu podkreślam po raz kolejny, że nie może być planowana współpraca polsko-czesko-belgijska. Mogą to być wnioski, które obejmują wszystkie dyscypliny określone w panelach Narodowego Centrum Nauki i długość trwania projektu to 24, 36 lub 48 miesięcy. Z tym, że należy pamiętać, że w przypadku wniosków angażujących zespoły badawcze z Czech i z Niemiec, dopuszczalny czas trwania takiej współpracy to tylko 24 i 36 miesięcy. Wnioski Opus Lab w konkursie Opus Lab 24 WIF mogą być składane na realizację badań podstawowych w dowolnej z dyscyplin, muszą obejmować realizację polskiej części projektu badawczego zaplanowanego na 24, 36 lub 48 miesięcy.
Jeśli chodzi o sam czas trwania projektu, on powinien być ten sam lub, jeśli to jest możliwe, jak najbardziej zbliżony do wszystkich zaangażowanych w dany projekt zespołów. Dla każdego zespołu badawczego wnioskującego o środki finansowe w ramach współpracy LAB wskazano kierownika projektu, zaś realizacją polskiej części projektu badawczego kieruje kierownik polskiego zespołu badawczego. Kosztorys polskiej części projektu musi być sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Zaś jeśli chodzi o alokację budżetu na wszystkie wnioski złożone do konkursu OPUS, zarówno dla wniosków OPUS i OPUS LAB jest to 350 milionów złotych. Jak zatem złożyć wniosek do konkursu OPUS 24 LAB WIF? Etap pierwszy polega na przygotowaniu i złożeniu wniosku OPUS LAB. Jeśli zaangażowane we współpracę naukową zespoły badawcze zdecydują, że NCN ma być agencją wiodącą, wskazują polski zespół jako wnioskodawcę koordynującego, który jest odpowiedzialny za złożenie kompletnego wniosku OPUS LAB do NCN-u. Zespoły te muszą zapoznać się z dokumentacją OPUS 24 dotyczącą przygotowania wniosku OPUS LAB i wspólnie przygotowują wniosek. Polski zespół badawczy jako wnioskodawca koordynujący składa ten wniosek do Narodowego Centrum Nauki za pośrednictwem systemu OSF do dnia 15 grudnia 2022 roku do godziny 16. Należy pamiętać, że jest także etap drugi, który polega na tym, że wnioski krajowe muszą być złożone przez każdy z zespołów zagranicznych do właściwej dla nich instytucji, zgodnie z wymogami narzuconymi przez te instytucje w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku OPUS LAB do NCN-u, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Wnioski składane są przez zespoły badawcze z Austrii do FWF, z Czech do GACZR-u, ze Słowenii do ARRS, z Niemiec do DFG, ze Szwajcarii do SNSF, z Luksemburga do FNR, zaś z Belgii, Flandrii do FWO. Zdarza się tak, że instytucje partnerskie wymagają złożenia w swoim systemie elektronicznego naboru wniosków kopii wniosków OPUS LAB. Wówczas po wysłaniu takiego wniosku w systemie OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną wniosku w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi partnerskiemu. Bardzo ważną kwestią jest to, że wersje wniosku OPUS LAB składanego do NCN i do instytucji partnerskich muszą być identyczne. Podsumowując zatem, jak wyglądają te prace nad wspólnym wnioskiem? Gdy już zespół polski i zespół lub zespoły zagraniczne zdecydują, że chcą składać wnioski do konkursu OPUS LAB WIF, jest to zespół badawczy z Polski, który jest tak zwanym wnioskodawcą koordynującym, składa wniosek OPUS LAB WIF do NCN-u. Wniosek następnie podlega ocenie formalnej, następnie zaś podlega ocenie merytorycznej. Trzeba też pamiętać, że po złożeniu wniosku do NCN-u wnioskodawca partnerski składa do swojej agencji partnerskiej wniosek. Po ocenie merytorycznej wyniki oceny są przekazywane do agencji partnerskich, które zatwierdzają wyniki oceny dokonanej w NCN-ie. Następnie podpisywana jest umowa o finansowanie i realizację projektu badawczego. Na co zwrócić szczególną uwagę, przygotowując wniosek OPUS LAB? Otóż we wniosku OPUS LAB, i tym on się różni od zwykłego wniosku OPUS, należy przedstawić informacje, no przede wszystkim zgodnie z wymogami obowiązującymi w konkursie, ale dotyczące zarówno polskiego, jak i zagranicznych zespołów wnioskujących do agencji partnerskich w zakresie m.in. informacji o podmiotach, które otrzymują finansowanie w razie skierowania wniosku do finansowania, streszczenie i streszczenie popularno-naukowe projektu, gdzie trzeba opisać zarówno stronę to, co będzie robić polski zespół badawczy, jak i to, co będą robić partnerzy zagraniczni, opisów projektów, planów badań, informacji o zespołach badawczych i polskim, i tych zagranicznym lub zagranicznych, kosztorysy projektu badawczego, plan zarządzania danymi, aspekty etyczne w projekcie i zbliżone zadania badawcze. Wszystkie te informacje muszą być spójne z danymi, które zostały przekazane przez partnerów naszych w ich wnioskach krajowych do odpowiednich agencji. Jak złożyć wniosek OPUS LAB w konkursie OPUS 24? Przede wszystkim, jak się Państwo zalogujecie na stronę Narodowego Centrum Nauki, musicie bardzo uważać, żeby wybrać właściwy formularz. Musi to być formularz do wniosku OPUS 24 LAB, dlatego że na tej samej stronie znajdują się wnioski do konkursu OPUS naszego krajowego oraz wnioski do konkursu WIF Unisono, który jest otwarty w trybie naboru ciągłego.
Więc trzeba uważać, żeby wybrać właściwy wniosek, właściwy formularz, bo gdy Państwo wybierzecie zły formularz, my już absolutnie na żadnym etapie nie mamy możliwości zmiany tego. Po wybraniu formularza należy wskazać instytucje partnerskie, jedną w przypadku projektów dwustronnych, dwie zaś w przypadku projektów trójstronnych oraz wskazać czas realizacji projektu. Musi to być bardzo przemyślana decyzja, bo jeśli Państwo coś będą chcieli zmienić, to już niestety nie można wrócić do tego, tylko trzeba założyć nowy wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak wypełnić poszczególne zakładki we wniosku w systemie OSF, znajdują się w wytycznych dla polskich zespołów badawczych. Ja Państwa bardzo zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem, ponieważ on praktycznie prowadzi Państwa za rękę, jeśli chodzi o wypełnianie formularza. Zaś sam wzór formularza wniosku jest załącznikiem do dokumentacji konkursowej. Jeśli chodzi o sekcję podmiot zagraniczny we wniosku Opus Lab, należy w tej sekcji należy uwzględnić wyłącznie te jednostki z instytucji partnerskich, które w przypadku zakwalifikowania wniosku dofinansowania otrzymają środki finansowe na realizację projektu. Od instytucji, z którymi współpracujemy w programie WIF, czyli od DFG, SNSF, FWF, GACZ, ARRS, FNR lub FWO. Pozostałe zagraniczne podmioty, jeśli Państwo zakładają jeszcze współpracę z innymi takimi podmiotami zagranicznymi, należy wykazać w sekcji współpraca międzynarodowa. Należy pamiętać też o tym, że można wskazać więcej niż jedną jednostkę z danego kraju, ale wskazujemy tylko i wyłącznie jednego kierownika projektu z danego kraju. Zespoły zagraniczne zaś muszą zapoznać się z wymogami formalnymi dotyczącymi podmiotów zagranicznych i członków zespołów zagranicznych, które obowiązują w danej instytucji partnerskiej. W sekcji zespół badawczy partner zagraniczny należy przedstawić informacje dotyczące zagranicznych zespołów badawczych zaangażowanych we współpracę lab. I tutaj uwaga. Przedstawiamy we wniosku tylko kierownika zagranicznego zespołu badawczego i tylko dla niego wypełniana jest ankieta dorobku. Możliwe jest wskazanie tylko jednego kierownika zagranicznego zespołu badawczego z danego kraju, a pozostałych członków zespołów zagranicznych należy wskazać tylko jako anonimowych wykonawców projektu, pamiętając, by wskazać dla nich zakres prac przewidzianych we wniosku. Jeśli chodzi o sekcję współpraca zagraniczna we wniosku Opus Lab, to system automatycznie uzupełni informacje o rodzaju współpracy międzynarodowej oraz o krajach na podstawie danych wskazanych podczas zakładania wniosku. Dodatkowo istnieje możliwość wskazania innego kraju współpracy i należy podać pełną, dokładną nazwę zagranicznych instytucji naukowych. Tutaj prosimy Państwa, żeby nie podawać skrótów, bo to po prostu musimy znać całą nazwę instytucji zagranicznej, która będzie współpracować, która w przypadku zakwalifikowania projektu dofinansowania otrzymają finansowanie z agencji partnerskich. Jeśli chodzi o sekcję współpraca zagraniczna, jeszcze uzupełniając wcześniejszy slajd, to NCN nie wymaga składania żadnych dodatkowych umów, porozumień potwierdzających współpracę lab w programie WIF oraz składania podpisów przez członków zagranicznych zespołów badawczych pod wnioskiem Opus Lab, ani pod żadnym z dokumentów załączanych do wniosku Opus Lab. Dla nas wystarczającym potwierdzeniem jest to, że zamierzają Państwo wspólnie zrealizować projekt, zaś kierownik polskiej jednostki oraz kierownik projektu podpiszą się na dokumentach potwierdzających złożenie wniosku. Jeśli chodzi o kosztorys polskiej części projektu we wniosku Opus Lab w systemie OSF, oczywiście on musi być zgodny z katalogiem kosztów, który jest załącznikiem do dokumentacji konkursowej. Jest wypełniany bezpośrednio w systemie OSF w zakładkach wynagrodzenia i stypendia, aparatura, inne koszty oraz open access. I w przypadku wniosków Opus Lab nie może być zaplanowane stanowisko badacza, czyli senior researcher, i proszę o tym pamiętać, bo w przeciwieństwie do konkursu Opus, no, zwykłego konkursu Opus, tutaj nie ma takiej możliwości. Jeśli chodzi o czas rozpoczęcia realizacji projektu, to w systemie OSF możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych począwszy od 2024 roku. Wiąże się to z koniecznością zatwierdzenia wyników naszej oceny merytorycznej przez agencje partnerskie. Jeśli pozytywna decyzja dyrektora zostanie wydana jeszcze w 2023 roku, możliwe będzie ponoszenie tzw. kosztów prefinansowanych ze środków własnych uczelni przed podpisaniem samej umowy. Koszty te będą kwalifikowalne dopiero od dnia uprawomocnienia się decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych.
Bardzo ważną kwestią jest jeszcze to, że zespoły zagraniczne we wniosku Opus Lab muszą wypełnić tabelę budżetową. Jest to obligatoryjny załącznik do wniosku Opus Lab, w którym należy przedstawić kosztorysy zagranicznych zespołów badawczych, sporządzając je zgodnie z zasadami obowiązującymi w agencjach partnerskich i należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie zagraniczny zespół badawczy wnioskuje do swojej instytucji. Muszą być one identyczne z kosztami wykazanymi w ich wnioskach krajowych składanych do tych instytucji. Zaś bardzo ważne jest to, żeby oprócz kwot podać także uzasadnienia wnioskowanych kosztów, ponieważ te uzasadnienia podlegają ocenie merytorycznej zespołu ekspertów. Jeśli w tabeli budżetowej nie będzie uzasadnień kosztów, to wówczas może to skutkować odrzuceniem wniosków. Jest jeden wyjątek. My uzasadnień nie wymagamy w przypadku zespołów słoweńskich aplikujących do agencji ARRS, bo ta agencja takich uzasadnień nie wymaga. Kwoty kosztów w tabeli budżetowej dla zespołów zagranicznych należy wprowadzić w euro w przypadku kosztorysów zespołów austriackich, słoweńskich, niemieckich, luksemburskich i belgijskich, w koronach czeskich w przypadku zespołów czeskich oraz we frankach szwajcarskich w przypadku zespołów szwajcarskich. Kwoty te zostaną przeliczone automatycznie na złotówki zgodnie z kursem walut z dnia 8 września 2022 roku, czyli wtedy, gdy została podjęta uchwała o otwarciu ścieżki LAB. Ważna uwaga dotyczy tego, że tabela budżetowa, którą Państwo dołączycie do systemu OSF, absolutnie nie zastępuje dokumentów wymaganych przez agencje partnerskie odnośnie kosztorysów projektu badawczego po stronie zagranicznej. I ważną uwagą jest jeszcze to, że tabela budżetowa nie musi być podpisana. Tu jeszcze mamy dla Państwa taką jedną techniczną uwagę, która powstała na bazie naszych wcześniejszych doświadczeń. Proszę pamiętać, że w dokumentacji konkursowej tabela budżetowa jest w pliku Excel. Państwo w pliku Excel wprowadzacie informacje i wiąże się to z tym, że później, gdy Państwo będziecie dołączali ten plik do systemu OSF, będziecie musieli go zmienić w plik PDF. Musicie sprawdzić, czy wszystkie uzasadnienia są widoczne. Ponieważ bazując na naszym doświadczeniu wiemy, że czasem niestety te uzasadnienia są w pewnym sensie ścinane podczas transferu pliku z Excela do pliku PDF, dlatego bardzo Państwa prosimy przed złożeniem wniosku, aby Państwo sprawdzili, czy wszystkie uzasadnienia są widoczne, tak by eksperci mogli rzetelnie ocenić kosztorys zespołu partnerskiego. Tabelę budżetową, jak wcześniej wspomniałam, trzeba dołączyć w sekcji zestawienie kosztów partnerzy zagraniczni, trzeba ten plik PDF podłączyć do wniosku. I gdzie można znaleźć informacje dotyczące konkursu Opus Lab? A więc przede wszystkim te informacje możemy znaleźć na naszej stronie internetowej www.ncn.gov.pl w sekcji Otwarte konkursy. Bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z wytycznymi dla polskich zespołów badawczych. To jest bardzo obszerny dokument, ale bardzo dla Państwa pomocny, gdzie naprawdę znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego konkursu. Zaś jeśli wciąż nie wszystko byłoby dla Państwa jasne i jeszcze by Państwo chcieli z nami jakieś kwestie wyjaśnić, to zachęcamy do kontaktu z pracownikami działu obsługi wniosków. Informacja jest udzielana w godzinach od 8.30 do 12.30. W sprawach administracyjnych zachęcam jak najbardziej do kontaktu ze mną, zaś w sprawach oceny merytorycznej z panią Eweliną Szymańską-Skolimowską. Zaś jeśli by Państwo mieli jakieś wątpliwości dotyczące tego, jak mają być przygotowane wnioski po stronie zagranicznej, to prosimy o bezpośredni kontakt z instytucjami partnerskimi. My jako Narodowe Centrum Nauki nie udzielamy informacji dotyczących wymagań formalnych agencji partnerskich. Te informacje muszą uzyskać zespoły zagraniczne i dlatego odsyłamy Państwa bezpośrednio do tych agencji, podając kontakty do nich. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Chciałabym teraz przekazać głos mojej koleżance, pani Ewelinie, która opowie szczegółowo o kwestii oceny merytorycznej w konkursie. Dzień dobry, jeszcze raz.
Ja teraz pokrótce Państwu opowiem proces oceny, czyli co się dzieje z wnioskiem, jak Państwo już złożą ten wniosek do NCN-u. Jak już to zostało wcześniej powiedziane, wnioski OPUS, w których przyjmowane są wnioski OPUS krajowe plus wnioski, gdzie zaplanowana jest współpraca międzynarodowa o wnioski OPUS Lab, składane są, konkurs jest otwarty tylko i wyłącznie w edycji jesiennej konkursu OPUS i na pewno zastanawiają się Państwo, który z tych wniosków złożyć, czy wniosek OPUS, czy wniosek OPUS Lab. Ja tutaj przedstawię Państwu bardzo krótki schemat, który jest też załącznikiem do ogłoszenia konkursu, który Państwu pomoże odpowiedzieć na te pytania i po tych odpowiedziach będą Państwo mieli jasny sygnał, który wniosek jest wnioskiem prawidłowym do złożenia. Czyli czy planują Państwo współpracę z udziałem zespołów zagranicznych? Jeśli tak, to czy jest to planowana współpraca z krajami, gdzie mamy podpisane, gdzie uczestniczymy w programie WIF, o którym przed chwilą się bardzo dużo informacji dowiedzieliśmy, czy na przykład jest to Austria, Czechy, Słowenia, Niemcy, Belgia, Flandria, Luksemburg czy Szwajcaria? Jeśli nie, to składamy wniosek OPUS Lab. Jeśli tak, to czy którykolwiek z tych zespołów stara się o finansowanie badań równolegle w ramach procedury LAB w swojej agencji partnerskiej? Jeśli nie, to składają Państwo wniosek OPUS, a jeżeli tak, to wniosek OPUS LAB. I w ramach wniosku OPUS LAB oczywiście mogą Państwo zaplanować też dodatkowo badania z udziałem innych partnerów zagranicznych, oprócz tych planowanych w ramach współpracy WIF oraz badania z wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych. Tak jak już to troszeczkę wcześniej zostało powiedziane, wnioski OPUS są składane w jesiennej edycji. Konkurs OPUS, gdzie przyjmujemy wnioski OPUS i wnioski OPUS Lab, otwarty jest dla wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, ale muszą zdawać sobie Państwo sprawę, że te wnioski konkurują pomiędzy sobą. Czyli ten młody naukowiec, nawet bez tytułu doktora, może złożyć wniosek do OPUS Lab, ale on będzie oceniany razem z wnioskami złożonymi przez bardziej doświadczonych naukowców, doktorów habilitowanych czy nawet profesorów. W konkursie OPUS można zaplanować wnioski na 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, ale proszę zwrócić uwagę, że w współpracy międzynarodowej w ramach LAB, czyli wnioski OPUS LAB, nie można złożyć na wniosek roczny, bo takiej współpracy nie mamy podpisanej z partnerami zagranicznymi i tylko niektóre z nich akceptują 48-miesięczne projekty. Jeżeli chodzi o budżet takiego projektu, to polska część budżetu nie ma żadnej górnej granicy. To Państwo muszą racjonalnie i uwzględniając wszystkie aspekty wydawania i gospodarności środków publicznych, zaplanować budżet, czyli niezbędne elementy potrzebne do realizacji projektu. Jeżeli chodzi o taki budżet po stronie zagranicznej, to tutaj już proszę Państwa, żeby Państwa partnerzy skontaktowali się z agencjami partnerskimi i tutaj zgodnie z ich zasadami założyli budżet partnera zagranicznego. Nie ma też maksymalnej liczby członków zespołu badawczego, to Państwo planują, ile osób chcą zaangażować w realizację takiego projektu. W przypadku wniosków OPUS mamy zawsze jednego polskiego kierownika. W przypadku wniosków OPUS Lab mamy kierownika po stronie polskiej i kierownika po stronie zagranicznej. Jeżeli mamy wniosek współpracy trójstronnej, wtedy mamy dwóch kierowników z partnera zagranicznego i zawsze mamy jednego kierownika na jeden kraj zaangażowany w współpracę. Nigdy nie będzie tak, że będą dwóch kierowników z na przykład Niemiec czy Austrii. Plan badawczy, który Państwo przygotowują w ramach projektu, musi odnosić się do wszystkich partnerów zaangażowanych w projekcie, zarówno partnera polskiego, jak i partnera zagranicznego. I jak już wcześniej zostało wspomniane, tabela budżetowa jest załącznikiem do wniosku i jest niezbędnym elementem do oceny merytorycznej. Jak już Państwo złożą taki wniosek, to ten wniosek przechodzi kilka etapów w NCN-ie. NCN w tej edycji jesiennej jest, jest agencją partnerską, która wiodącą tak zwaną, która dokonuje procesu oceny merytorycznej. Proces oceny merytorycznej prowadzony jest tylko i wyłącznie przez NCN, ale zanim wniosek trafi do procesu oceny merytorycznej, przechodzi on ocenę formalną.
Ocena formalna prowadzona jest zarówno przez nas jako NCN, czyli koordynatorzy dyscyplin dokonują tej oceny formalnej, sprawdzają kompletność tego wniosku, czy wszystkie zakładki zostały odpowiednio wypełnione, czy zostały załączone odpowiednie załączniki, takie jak opisy skrócone czy szczegółowe, czy tabela budżetowa, a ocena formalna wniosków Opus Lab również dotyczy wniosku z ocenę formalną dokonują również partnerzy zagraniczni z agencji partnerskich i złożenie wniosku do agencji partnerskiej jest też wymogiem formalnym. Czyli jeżeli złożą Państwo wniosek tylko i wyłącznie do NCN-u, a partner zagraniczny nie złoży wniosku do agencji partnerskiej, to niestety taki wniosek nie zostanie procedowany. Następnie, gdy wnioski przejdą ocenę formalną, są w pełni kompletne, przechodzą do oceny merytorycznej. W opusie 24 oceny merytorycznej dokonuje tylko i wyłącznie Narodowe Centrum Nauki. Po takiej ocenie merytorycznej listy rankingowe zawierające wnioski rekomendowane do finansowania przekazywane są agencjom partnerskim do ich zatwierdzenia. Różne agencje partnerskie mają różny okres, czas zatwierdzania takich rekomendacji wysyłanych z NCN i następnie wydawane są decyzje. Te decyzje też, gdy już są podjęte, dostają Państwo decyzję dyrektora o finansowaniu bądź nie takiego wniosku Opus Lab. I teraz przejdźmy do tego procesu oceny merytorycznej. Ten proces oceny merytorycznej jest dwuetapowy. Na pierwszym etapie, na początku, Państwa wniosek oceniany jest przez dwóch ekspertów na podstawie skróconego opisu projektu. Następnie te indywidualne opinie, które eksperci przygotowują, spotykają się na spotkaniu panelowym, dyskutują i wybierają pole wniosków, które powinny przejść do oceny specjalistycznej w drugim etapie. W drugim etapie wnioski dodatkowo recenzowane są zewnętrznie przez specjalistów w tematyce składanego wniosku. Są to eksperci z całego świata, specjaliści w tematyce państwa wniosku i oceniają ten wniosek na podstawie szczegółowego opisu projektu. I ponownie ten sam panel ekspertów, który spotkał się po pierwszym etapie, spotyka się w drugim etapie i na podstawie treści recenzji zewnętrznych dokonanych przez recenzentów oraz szczegółowego opisu projektu dokonują decyzji, które z wniosków zostaną finansowane. Następnie proces kończy się tworzeniem list rankingowych wniosków finansowanych w danym konkursie. Nad całym procesem, nad oceną jego rzetelności i bezstronności czuwają koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Zwróćcie Państwo jeszcze uwagę na to, że cały proces jest tak jakby spisywany, są protokoły, są listy i cała taka dokumentacja z oceny merytorycznej przekazywana jest też agencjom partnerskim i te agencje partnerskie zapoznają się z tą dokumentacją przed podjęciem decyzji ostatecznej o zatwierdzeniu wyników oceny merytorycznej NCN. I troszeczkę bardziej szczegółowo o ocenie formalnej. Ocena formalna wniosków Opus Lab dokonywana jest w NCN przez koordynatorów dyscyplin. Tu dokonujemy oceny kompletności całego wniosku, załączenia poprawnych załączników. Następnie wszystkie te wnioski, oceny formalne dokonują też agencje partnerskie i tego, czy wniosek w agencji partnerskiej został poprawnie złożony zgodnie z ich wytycznymi. Najczęstsze odrzuty formalne w przypadku wniosków Opus Lab to jest niestety niestosowanie się do ograniczeń składania wniosków Opus określonych w regulaminie konkursów NCN. Na przykład jednym z takich ograniczeń jest, że mają Państwo już w realizacji 3 granty NCN. Niespełnienie wymogów poszczególnych zakładek w wniosku, nie wpisanie ich w odpowiednim języku, w dokumentacji, określonym w dokumentacji konkursowej. Cały wniosek w NCN tak naprawdę jest wypełniany w języku angielskim. Niektóre tylko z części są wypełniane w języku polskim i angielskim równocześnie. Brak na przykład uzasadnień kosztorysów, brak podłączenia poprawnej tabeli budżetowej, wymienienie z nazwiska i z imienia kandydatów
na stanowisku typu postdoc. Stanowisko typu postdoc jest stanowiskiem, które powinno być wybierane w ramach otwartych konkursów NCN, czyli tutaj podanie nazwiska tak naprawdę zaprzecza całej zasadzie stanowiska typu postdoc. Niestety bardzo często zdarza się tak, że załączają Państwo niekompletne PDF-y, puste PDF-y, czyli to jest niekompletność wniosku i brak złożenia wniosku do agencji partnerskiej. Niestety też to się zdarza, że wniosek jest składany na przykład w jednej z agencji, a w drugiej nie został złożony i taki wniosek nie może być dalej procedowany. Na pierwszym etapie oceny wnioski na początku oceniane są indywidualnie przez ekspertów. Panele eksperckie w NCN-ie w głównej mierze są to międzynarodowe zespoły ekspertów złożone z wybitnych polskich lub zagranicznych naukowców, laureatów grantów NCN. 95% ekspertów zaangażowanych w tym momencie w NCN są to międzynarodowe środowisko. Powołani są przez Radę Narodowego Centrum Nauki tylko i wyłącznie na ocenę w danym konkursie, czyli zespół jest powoływany na ocenę opusa w danym panelu. Są to specjaliści w tematyce, są oni anonimowi dla Państwa jako wnioskodawców, tylko i wyłącznie osoba przewodniczącego danego panelu jest informacją publiczną opublikowana na stronie NCN. Każdy z ekspertów, zanim dostanie Państwa wniosek do oceny, zapoznaje się z zasadami etycznymi ekspertów, jak również stwierdza, że nie ma konfliktu interesów z Państwa wnioskiem. Taki konflikt interesów jest zdefiniowany w NCN-ie jako wspólny pracownik w tej samej jednostce w ostatnich 3 lata, wspólne prace naukowe w ostatnich 3 lata, jest wnioskodawcą lub opiekunem naukowym w danej edycji konkursu, więc te konflikty są sprawdzane przez koordynatorów dyscyplin i taki ekspert zostaje wykluczony z oceny Państwa wniosków, jeżeli coś zostało stworzone. Gdy eksperci przygotują już te opinie indywidualne, następnie są one udostępnione dla całego zespołu ekspertów, zespół się spotyka i na panelu dyskutuje te indywidualne opinie. To, że eksperci mają różne zdanie indywidualne na temat wniosku, to jest rzecz normalna. Na panel po to służy, żeby eksperci przedyskutowali pomiędzy sobą te swoje opinie i jeden drugiego przekonał. Jeżeli zespół nie dochodzi do konsensusu tak zwanego, wtedy następuje głosowanie i wszystkie decyzje podejmowane są całym zespołem ekspertów. Nigdy nie jest to decyzja indywidualna. W przypadku, gdy na pierwszym etapie dostaną Państwo opinię eksperta numer 3, to znaczy, że Państwa wniosek został zakwalifikowany jako wniosek interdyscyplinarny. Dla takich wniosków mamy specjalną procedurę w NCN-ie, która jeżeli w wniosku Państwo zadeklarują co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące z panelu innego niż ten, w którym złożono wniosek, to taki wniosek zostanie oznakowany jako potencjalnie interdyscyplinarny wniosek. Przewodniczący panelu zapoznaje się z tym wnioskiem i decyduje się, czy w zespole ekspertów, który ma w danym panelu, nie ma specjalisty, by ocenić ten wniosek. Jeżeli nie ma specjalisty, to wtedy przekierowany taki jest wniosek do eksperta z innego panelu. Pomocnicze określenie identyfikujące jest to tak zwany podpanel, czyli jeżeli składają Państwo wniosek w panelu NZ7, to w NZ7 mamy 16 pomocniczych określeń identyfikujących, no i mogą Państwo wybrać do 3 z nich, tak? Czyli procedura wniosku interdyscyplinarnego, to koordynator przekazuje przewodniczącemu listy takich wniosków potencjalnie interdyscyplinarnych, czyli tam, gdzie został wybrany jedno inne pomocnicze określenie identyfikujące niż panel złożony. Przewodniczący zapoznaje się z wnioskiem i wybiera takie wnioski interdyscyplinarne. Następnie przekazuje taką listę koordynatorowi i koordynator na podstawie wniosku i ekspertów zaangażowanych do oceny w innych panelach decyduje się, czy mamy kompetencje takiego eksperta. Jeżeli takie kompetencje występują w innym zespole, to wtedy ekspert sporządza dodatkową opinię.
I te opinie też są brane pod uwagę na pierwszym etapie oceny merytorycznej. Gdy na pierwszym etapie oceny merytorycznej zespół już zdecyduje, jakie wnioski powinny zostać skierowane do oceny specjalistycznej dokonywanej przez recenzentów zewnętrznych, wtedy te wnioski idą do recenzentów do oceny. Minimum 2 recenzje na 1 wniosek. Zdarza się tak, że przeważnie jest 3, nawet 4 do 5 recenzji na wniosek. Gdy mamy 2 pierwsze recenzje i one są rozbieżne, poszukujemy kolejnej, żeby eksperci mieli więcej argumentów do decyzji ostatecznych. Tak? Recenzenci, jak już wcześniej powiedziałam, są to głównie zagraniczni naukowcy z całego świata, specjaliści w tematyce danego wniosku, muszą mieć tytuł doktora i są anonimowi zarówno dla Państwa, jak i dla ekspertów w panelu. Powołani są do recenzji tylko i wyłącznie konkretnego, jednego wniosku w danej edycji konkursów. Zdarza się tak, że jeden ekspert, recenzent może być powołany do 2, jeżeli mamy 2 wnioski o tej samej, bardzo zbliżonej tematyce wniosków, ale są to raczej przypadki takie bardzo rzadkie. I konflikty interesów zarówno w przypadku ekspertów, jak i recenzentów tutaj też dotyczą, tak? Później, gdy już mamy te wszystkie recenzje zebrane, eksperci dostają do nich dostęp i spotykają się ponownie. Czytają recenzje zewnętrzne, czytają Państwa szczegółowy opis projektu i na podstawie całego kompletu dokumentacji decydują się o wnioskach, które przechodzą do finansowania i tworzą listę rankingową. Taka lista rankingowa następnie idzie do podpisu dyrektora. I do podpisu dyrektora. Dyrektor ją zaakceptuje, to w przypadku wniosków Opus Lab, w przypadku wniosków Opus dostają Państwo decyzje pozytywne lub negatywne dla wniosków niezakwalifikowanych. W przypadku wniosków Opus Lab tu mamy dodatkową ścieżkę. Taka decyzja przechodzi do instytucji partnerskiej i ta instytucja partnerska następnie zatwierdza nasze wyniki oceny merytorycznej. Różnie to wygląda w różnych przypadkach, na przykład gdy decyzje negatywne dostają Państwo od razu pod koniec maja, czyli w około 6 miesięcy po zamknięciu naboru wniosków, wtedy dostają Państwo wszyscy decyzje negatywne, decyzje pozytywne idą do zatwierdzenia agencji partnerskiej i w przypadku Słowenii, Czech, Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu i Belgii, Flandrii dostają Państwo około w lipcu 2023 decyzje już ostateczne, pozytywne. W przypadku DFG ten proces jest dużo dłuższy i trwa niestety aż do listopada 2023 i niestety trzeba cierpliwie zaczekać na zatwierdzenie tych decyzji przez DFG czy przez niemiecką agencję partnerską. Państwa wniosek zarówno jest oceniany razem z wnioskami Opus, czyli tymi krajowymi wnioskami Opus, czyli wnioski Opus Lab i Opus są oceniane przez ten sam zespół ekspertów w danym panelu i tymi samymi kryteriami. Nie ma innych kryteriów. Są oczywiście kwestie różne dla wniosków krajowych, jak i wniosków, gdzie zaplanowana jest współpraca międzynarodowa w ramach konkursu, w ramach programu WIF, ale kryteria oceny są takie same. Pierwszy z nich to jest, czy kryterium spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. Jest to kryterium, które jest regulowane regulaminem 3 regulaminu konkursów NCN, czyli na przykład, czy Państwo nie mają już 3 grantów w trakcie, czy nie są Państwo już laureatami innego konkursu o tych samych zadaniach badawczych, które zostały zaplanowane w tym wniosku. To są ograniczenia, które nas tutaj tak jakby określają. Następnie ocena projektu dokonywana jest w 3 podkryteriach. A1 ocena poziomu naukowego, badań i zadań przewidzianych do realizacji. I tutaj oceniany jest cały wniosek we współpracy międzynarodowej, tak? Czy jest przygotowane rzetelnie, czy spełnia kryterium badań podstawowych, czy projekt ma charakter naukowy. I w następnej kolejności, jak się już odpowie na te pierwsze 3 pytania, eksperci oceniają poziom naukowy badań, znaczenie, oryginalność, nowatorski, charakter planowanych badań oraz zadań badawczych, dobór metodologii oraz zasadność planu badań w odniesieniu do celów naukowych projektu. Następnie
Ta ocena waży aż 30%. Następnie 15% to jest potencjalny wpływ realizacji na rozwój dyscypliny naukowej. Tu eksperci oceniają możliwy wpływ projektu na dziedzinę w skali światowej oraz szanse na najwyższą jakość publikacji naukowej i efekty projektu. Potencjalny wpływ projektu należy ocenić w kontekście międzynarodowym, biorąc pod uwagę specyfikę danej dziedziny badawczej. Kolejna ocena jest to ocena możliwości wykonania projektu i też waga tej oceny jest 15%. Możliwość wykonywania planowanych badań również w odniesieniu do planu badań dla partnerów zagranicznych, w tym dobór metodologii ze względu na zakładane cele projektu, opis zarządzania ryzykiem, kwalifikacje kierownika projektu do realizacji tego projektu złożonego, skład zespołu badawczego, infrastruktura i aparatura badawcza oraz współpraca międzynarodowa. Następnie oceniany jest kierownik projektu lub kierownicy projektu. To jest jedna ocena dla wniosków Opus Lab w tej ocenie. Ta ocena waży 40% i tutaj ocenia się kwalifikacje i osiągnięcia wszystkich kierowników projektu zaangażowanych w dany projekt na podstawie ankiety. Zgodnie z wytycznymi DORA oceny są dostosowane do etapu kariery naukowej, brane są pod uwagę przerwy w karierze naukowej i oczywiście ocena całego dorobku naukowego dokonywana jest w kontekście międzynarodowym. Rzetelność przygotowania ankiety dorobku, znaczący wpływ na dziedzinę, publikacje, w których działalność naukowa, publikacje, w których prowadzi działalność naukową, referaty, nagrody naukowe, międzynarodowa rozpoznawalność, czyli tak zwany udział w konferencjach, wykłady zaproszone, aktywność naukowa i efekty badań w ramach dotychczasowych grantów. Następnie oceniany jest budżet projektu i tutaj zarówno budżet po stronie polskiej, jak i po stronie zagranicznej. Bardzo ważna informacja, jeżeli budżet strony polskiej jest nieuzasadniony w stosunku do przedmiotu i zadań zaplanowanych w projekcie, niestety taki projekt zostanie odrzucony na tym pierwszym etapie i nie może zostać złożony w kolejnej edycji Opus. Takie są zasady. Jeżeli widzimy jakiekolwiek, jeżeli eksperci widzą jakiekolwiek uwagi do planowanych budżetów partnerów zagranicznych, wtedy wpisują opinię swoją na ten temat, ale to nie odrzuca całego projektu, chyba że budżet jest na tyle źle skonstruowany, że wykonalność danego projektu jest po prostu zerowa, wtedy projekt jest po prostu odrzucany pod kątem wykonalności całego projektu. I kolejnymi kryteriami to jest, czy wniosek spełnia kryteria porównanego złożenia do edycji konkursu. To dotyczy tylko i wyłącznie wniosków krajowych Opus i Opus Lab, czyli jeżeli Państwo w projekcie Opus Lab zaplanują zadania badawcze, które chcieliby złożyć później ponownie tylko jako swój własny wniosek w konkursie Opus, bez finansowania agencji partnerskiej, to niestety nie będą mogli złożyć w kolejnej, ale już za rok tak jak najbardziej. Tak jak już zostało wcześniej powiedziane, w przypadku wniosków Opus Lab nie ma możliwości zaplanowania stanowiska badacza, tak zwanego senior researchera. Tu niestety Państwo w konkursie, w wniosku Opus Lab nie mogą zaplanować, więc to nie jest oceniane. Oceniane jest, czy właściwie zaplanowano zarządzanie danymi, czy właściwie odniesiono się do wszystkich kwestii etycznych. I za te dwa kryteria, nawet jeżeli uzyskają Państwo odpowiedź nie, wniosek nie jest odrzucany na etapie oceny merytorycznej, ale w trakcie realizacji będą Państwo musieli się do tego niestety przysiąść i dopracować, bo w trakcie realizacji będą Państwo pytani o przesłanie odpowiedniego planu zarządzania danymi i ten plan zarządzania danymi na etapie oceny raportu końcowego jest weryfikowany przez zespół ekspertów. No i oczywiście co do kwestii etycznych, to nie można rozpocząć zadań badawczych, jeżeli nie ma się odpowiednich zgód komisji etycznych. I czy wniosek skierowano do właściwego panelu? Tu też eksperci odpowiadają, dotyczy to wszystkich wniosków.
jeżeli główne zadanie badawcze lub hipoteza nie odpowiada zakresowi, w którym został złożony panel, to eksperci mogą odrzucić ten wniosek i wniosek odpada na pierwszym etapie oceny merytorycznej. I jeżeli było się już wcześniej laureatem projektów badawczych NCN, to eksperci odpowiadają na pytanie, czy efekty wcześniej realizowanych projektów badawczych NCN są zadowalające i odpowiednie. Czyli brana jest pod uwagę ocena raportu końcowego. Tak wygląda ocena Państwa całego wniosku. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. I to wszystko. Teraz przejdźmy do serii pytań i odpowiedzi i postaramy się odpowiedzieć jak największą liczbę pytań. Jeżeli nie starczy nam czasu do godziny 13, to wtedy odpowiemy w pisanej korespondencji z Państwem. Czy znane są te, ja będę czytać pytania, tak żebyśmy byli pewni, na co odpowiadamy. Czy znane są terminy naboru wniosków dla instytucji zagranicznych w przypadku opcji WIF, zagraniczny lab jako koordynator? Szanowni Państwo, no dzisiejsze spotkanie jest poświęcone konkursowi Opus Lab, więc jeśli chodzi o terminy zagranicznych instytucji na rok 2023, to zachęcam do zapoznania się z informacjami, z taką tabelą z terminami, która jest przy ogłoszeniu konkursu WIF Unisono. Poproszę kolejne pytanie. Czy możliwa jest w ramach Opus Lab współpraca z innymi ośrodkami zagranicznymi niż ośrodek partnerski bez wynagrodzenia? Jest możliwa taka współpraca, jak najbardziej. Tylko tak jak mówiłam w czasie swojej prezentacji, wówczas w zakładce współpraca zagraniczna wpisują Państwo pełną nazwę tej instytucji i taka współpraca jest jak najbardziej możliwa. Poproszę kolejne pytanie. Czy projekt Opus Lab, który nie uzyskał finansowania w roku 2021, można złożyć ponownie? Tu jest można, tylko proszę pamiętać, że w rozdziale trzecim regulaminu piszemy o ograniczeniach w występowaniu z wnioskami. I za każdym razem, kiedy Państwo przygotowujecie nowy wniosek, proszę przeczytać dokładnie ten rozdział trzeci. Czy nie ma jeszcze jakichś innych ograniczeń, które w jakiś sposób by Państwa wyłączały z tej możliwości składania wniosku? Czy wiadomo, która agencja partnerska wymaga kompletnego wniosku krajowego w wersji anglojęzycznej? Na pewno wymaga tego agencja belgijska FWO, to wiem. Natomiast tutaj trzeba pytać bezpośrednio w tych agencjach partnerskich, ponieważ każda z nich ma inne wymagania i naprawdę tutaj wolelibyśmy też nie udzielać informacji takich, bo wolimy, żeby Państwo po prostu dowiedzieli się u źródła państwo, czy też Państwa partner zagraniczny. Proszę kolejne pytanie. Od kiedy liczone jest 45 dni ważności formularza wniosku krajowego, nad którym rozpoczęto pracę w systemie OSF? Od dnia utworzenia wniosku czy od dnia kolejnego? Szanowni Państwo, to znowu jest pytanie dotyczące konkursu WIF Unisono. Ja obiecuję, że my zorganizujemy taki webinar, natomiast od kiedy jest liczone 45 dni? Ono jest liczone od dnia założenia wniosku, tylko tak jak mówię, no to ta informacja nie dotyczy Opus Lab WIF, tylko konkursu WIF Unisono. Poproszę kolejne pytanie. Jakie kraje będą dołączone do programu WIF 2023? Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy my jeszcze prowadzimy dyskusję z agencjami partnerskimi. Nie mamy potwierdzenia. Jak tylko te dyskusje się będą konkretne, czyli podpiszemy umowy, wówczas taka informacja na pewno się pojawi na stronie Narodowego Centrum Nauki. Czy na stanowisko postdoc, które zostanie zaplanowane w projekcie Opus Lab, może zostać zatrudniona osoba, która obroniła doktorat w instytucji partnerskiej lub tam pracuje? Szanowni Państwo, no osoba zatrudniona na stanowisku typu postdoc musi spełniać wymagania, które są sprecyzowane w katalogu kosztów, więc tam jest dokładnie zapisane, więc to nie może w tej instytucji, w której będzie realizować projekt, jeśli chodzi o tą instytucję polską. Natomiast tutaj nie mamy nigdzie wskazanej informacji, że nie może to być osoba, która robiła doktorat w instytucji partnerskiej realizującej projekt w ramach współpracy WIF. Także tutaj nie ma takich zapisów w naszym regulaminie. Proszę kolejne pytanie. Czy do wniosku Opus 24 konieczne jest zawarcie umowy konsorcjum podpisanej przez wszystkich partnerów? Szanowni Państwo, jak wspomniałam w mojej prezentacji, my takich dodatkowych dokumentów nie wymagamy. Natomiast jeśli oczywiście mają Państwo na myśli konsorcjum jako konsorcjum jednostek polskich i partnerów zagranicznych realizujących projekt czy tam składających wniosek do konkursu Opus Lab WIF,
Nie, my czegoś takiego nie wymagamy, natomiast proszę pamiętać, że inne wymagania formalne może mieć agencja partnerska, więc wówczas trzeba, my jako NCN tego nie wymagamy, ale może się okazać, że taki rodzaj jakiejś współpracy jest potrzebny od strony partnerów zagranicznych, ale tak jak mówię, my do NCN-u tego nie wymagamy, nie jest to nam potrzebne do niczego. Proszę, kolejne pytanie. Czy w Opus Lab można zatrudnić senior researchera? W Opus Lab nie można zatrudnić senior researchera i osoby na stanowisku specjalistycznym z wynagrodzeniem dodatkowym. No, generalnie stanowisko specjalistyczne nie można, nie jest z wynagrodzeniem dodatkowym. To jest stanowisko z wynagrodzeniem etatowym, więc tutaj nie absolutnie nie. Natomiast taką osobę, która ma wysokie kwalifikacje specjalistyczne, a którą by się chciało mieć w projekcie, można po prostu zatrudnić w ramach wynagrodzeń dodatkowych w konkursie Opus Lab. Proszę, kolejne pytanie. Czy zadania badawcze mogą być wspólne dla obu zespołów Polski i zagraniczny? Tak, mogą być wspólne. Czy należy uwzględnić jakiś podział na przykład procentowy? Nie, nie jest nam potrzebny taki podział procentowy. Jaka jest różnica pomiędzy decyzją dyrektora NCN o przyznaniu projektu, a uprawomocnieniem decyzji dyrektora NCN o przyznaniu projektu? Czyli jak długo od decyzji dyrektora należy czekać, aby wydatki były kwalifikowalne? Jest to 14 dni od dnia, uprawomocnienie decyzji dyrektora ma miejsce 14 dni od daty odebrania decyzji, z tym, że 14 dni jest liczone jakby od następnego dnia, czyli jeśli decyzja została odebrana 15 lipca przykładowo, to liczymy od 16 lipca 14 dni. Proszę, kolejne pytanie. Czy Opus i Opus Lab ocenia ta sama komisja? Tak, wnioski są oceniane w tych samych panelach. Na czym polega komplementarność zespołów badawczych? Ona polega na tym, że państwo poprzez plan badań, opis szczegółowego i skróconego opisu projektu muszą udowodnić, że praca zespołów badawczych jest wspólna, że to nie jest tak, że strona polska robi coś osobnego, strona, dajmy na to, niemiecka robi kompletnie coś innego i nie ma żadnych punktów wspólnych. Państwo musicie przekonać zespół ekspertów, że te badania, jedna grupa potrzebuje drugiej, by zrealizować swoje cele badawcze. Jakie są różnice między konkursem WIF, Unison i Opus Lab? No właśnie, to jest taka najważniejsza różnica, ponieważ państwo do nas bardzo często dzwonią i jakby nie do końca czujecie te różnice, a różnica jest jedna i podstawowa. W konkursie WIF Unisono wnioski oceniane są poza NCN-em. Jeśli państwo z jakichś powodów nie do końca są zadowoleni z tego, jak NCN ocenia wnioski, macie może jakieś złe doświadczenia, nie chcecie, wówczas zachęcamy serdecznie do składania wniosków do konkursu WIF Unisono. Zaś jeśli chcecie, żeby wnioski były oceniane w konkursie w NCN-ie, składacie wnioski do konkursu Opus Lab. Proszę, kolejne pytanie. Czy wymagane jest podanie źródła finansowania dla dodatkowych współpracowników nie otrzymujących finansowania w ramach programu WIF? Nie, nie jest wymagane. To nie jest informacja dla nas. Można oczywiście gdzieś tam napisać w opisie projektu, skąd będą środki, ale my takiej informacji nie wymagamy formalnie. Czy utrzymanie sprzętu może być częścią kosztorysu? Pani Ewelino? Nie, koszty utrzymania sprzętu nie są kosztami kwalifikowalnymi, czyli żaden serwis taki, że państwo planują tak jakby, że nie wiem, w 2023 będzie potrzebny serwis, bo się na przykład jakaś aparatura zepsuje, to niestety czegoś takiego nie można zaplanować w kosztorysie, chyba że ten serwis jest po prostu wymagany co roku, bo są takie sprzęty, które wymagają co roku kalibracji, żeby poprawnie działał, to tak coś takiego mogą państwo zaplanować. Czy mogłabym prosić o rozwinięcie tematu kosztów aparatury? Czy można poprosić o doprecyzowanie, bo tutaj nie za bardzo wiem, to być może udzielimy odpowiedzi takiej pisemnej. Czy wyjazdy, które mają się odbyć, to wyjazdy studyjne, czy na przykład staże, w którą grupę kosztów je wliczamy? No generalnie są to wyjazdy, takie delegacje, spotkania grup badawczych, konferencje. Na to generalnie jest jak najbardziej przyzwolenie, jeśli oczywiście to jest uzasadnione. I tu jest jeszcze bardzo, bardzo ważna jedna informacja w kontekście wniosków Opus Lab, że absolutnie nie można planować kosztów przyjazdu i pobytu zespołów zagranicznych, które otrzymują finansowanie od instytucji partnerskich. My zapomniałyśmy o tym powiedzieć w trakcie naszych prezentacji, natomiast proszę o tym pamiętać, że jeśli współpracujecie w ramach programu Opus Lab WIF z grupą z Niemiec, to wówczas nie możecie dla tej grupy planować żadnych kosztów przyjazdu, pobytu. I też jeśli chodzi o staże, to ja bym też radziła z tym uważać, dlatego że w NCN-ie są programy takie, które te staże mają jakby wpisane w regulamin. Zaś proszę pamiętać, że przede wszystkim konkurs Opus jest konkursem na projekty badawcze, zaś nie na rozwój kariery naukowej czy
Oczywiście to się w jakimś sensie może wiązać jedno z drugim, zaś no nie jest to klasyczny program, który ma służyć temu, by wyjeżdżać na staże zagraniczne. Proszę o tym pamiętać, bo myślę, że to jest ważne. Jaki jest podział zespołu? Czy można mieć na przykład jednego postdoka na jedną część projektu i drugiego na drugą? Tak można, tylko znowu trzeba pamiętać o wszystkich warunkach, które taka osoba musi spełnić, a które szczegółowo są opisane w katalogu kosztów. I nawet się tak zdarza, bo czasem jest tak, że jedna część projektu wymaga zrealizowania innych badań niż druga, więc to jest jak najbardziej prawidłowe. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia w badaniach klinicznych? Z tego co wiem, Pani Ewelino, ono nie jest kosztem kwalifikowalnym. Dobrze, to po... Tak, nie, koszty ubezpieczeń w badaniach klinicznych nie są kosztami kwalifikowalnymi, nie można ich zaplanować w projekcie. Dobrze, to jaki jest limit wynagrodzeń na osobę, na zespół? No tutaj limity wynagrodzeń są szczegółowo opisane w katalogu kosztów, więc tutaj zachęcamy do lektury. Myślę, że to Państwu pomoże. Tam są stawki wymienione i myślę, że trzeba się przede wszystkim, planując wynagrodzenia, trzeba się koniecznie kierować katalogiem kosztów i mieć wzgląd na to, że te koszty są ograniczone. Czy w tabeli finansowej dla ośrodka zagranicznego podaje się tylko totalną kwotę na cały czas trwania projektu, czy powinny to być kwoty rozbite na poszczególne lata? To jest kwota na cały czas realizacji projektu. Tutaj nie rozbija się kosztorysu na lata, jak to ma miejsce w przypadku kosztorysu zespołu polskiego. Jaki jest limit wynagrodzeń dla instytucji szwajcarskich? No o to trzeba pytać w agencji szwajcarskiej. To tutaj my nie mamy, tutaj nie narzucamy takich limitów. To agencja szwajcarska SNSF ma swoje limity i trzeba, przygotowując wniosek, pamiętać o regulacjach tejże agencji. W przypadku wprowadzenia kierownika zespołu zagranicznego muszę jego podać, jak to pominąć? Bardzo łatwo to można pominąć, ponieważ tam jest taki checkbox, gdzie można zaznaczyć bez numeru PESEL i wówczas nie trzeba wpisywać PESEL-u zagranicznego kierownika projektu. Czy w Opus 24 można zatrudnić osobę na specjalistycznym stanowisku naukowym? No to już pamiętam, mówiliśmy o tym. Otóż nie, bo specjalistyczne stanowisko naukowe jest stanowiskiem etatowym. Według dokumentów ANC takiej osoby nie można zatrudnić na etatowym. Znaczy nie, specjalistyczne stanowisko etatowe jest stanowiskiem, specjalistyczne stanowisko naukowe, przepraszam, jest stanowiskiem etatowym. Zaś tak jak wspomniałam wcześniej, można taką osobę, jeśli Państwu zależy, by w zespole taka osoba była, bo ma wyjątkowe kompetencje, zatrudnić z wynagrodzeniem dodatkowym. Ale nie jako osobę na specjalistycznym stanowisku, tylko po prostu osobę zatrudnioną w ramach puli wynagrodzeń dodatkowych w projekcie. Czy w ramach Opus Lab można zaplanować w kosztorysie wyjazd na staż do partnera dla poszczególnych członków zespołu? Tak jak wspomniałam wcześniej, no Opus Lab nie jest konkursem na staże. Bardziej są to jakieś takie wyjazdy badawcze, tak? Czy jakieś wyjazdy, bo proszę pamiętać, że wszystkie pozycje kosztorysu w projekcie badawczym muszą być uzasadnione i połączone z zadaniami merytorycznymi w projekcie. Więc taki staż, pytanie, czy w ogóle taki staż w projekcie badawczym jest potrzebny? Jeśli na przykład jest to wyjazd w celu zrobienia jakichś badań wspólnych, to będzie bardziej uzasadnione niż taki staż. Nie wiem, tutaj Państwo musicie zdecydować, pamiętając, że to podlega ocenie merytorycznej i taki koszt musi być uzasadniony. No, to zawsze eksperci mogą mieć wątpliwości co do takich kwestii. Proszę, kolejne pytanie. Do jakiej kategorii kosztów zaliczyć na przykład coroczne spotkania zespołów z obu instytucji? Myślę, że tam w katalogu kosztów, który jest załącznikiem do dokumentacji konkursowej Opus Lab, to są wyjazdy, delegacje i spotkania takie robocze, więc to można do takiej kategorii wyjazdów, spotkań. Czy przed złożeniem projektu jest konieczna zgoda lokalnej komisji etycznej? Z reguły takich zgód wymagamy dopiero na etapie podpisywania umowy. Czy jest możliwe wpisanie wynagrodzenia dla kierownika projektu w przypadku zatrudnienia kierownika? Nie ma możliwości zatrudnienia kierowników na pół etatu z wynagrodzeń etatowych. Wynagrodzenia etatowe są wynagrodzeniami etatowymi, co oznacza, że osoba musi być zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, więc nie ma takiej możliwości. Nawet system Państwa nie puści, bo jest tak zaprojektowany, że musicie całą kwotę wpisać. Czy w ramach Opus Lab bardziej liczą się konsorcja, gdzie istnieje już ugruntowana współpraca, czy też zawiązywanie nowych kontaktów pomiędzy zespołami, co powinno zostać podkreślone we wniosku w tym zakresie? No szanowni Państwo, no przede wszystkim we wnioskach Opus Lab najbardziej liczy się wartość naukowa projektu badawczego. I to jest to, czym się trzeba kierować. Pani Ewelino, czy bardziej są lepiej oceniane takie wnioski, które mają bardziej ugruntowaną współpracę?
To proszę Państwa, to jest naprawdę decyzja zespołu ekspertów i w zależności od tego, jak Państwo przygotują ten wniosek i jak opiszą zadania badawcze dla jednej i drugiej grupy, to zespół decyduje i tutaj myślę, że taka ugruntowana współpraca, czy nowa współpraca, jeżeli będzie nowa współpraca dobrze zapisana i podział obowiązków będzie równomierny i to będzie tworzyło jeden duży projekt badawczy, to eksperci nie mają tutaj wątpliwości. I to zależy, jak zostanie przedstawiony plan badań dla obu partnerów tak naprawdę. Czy jest możliwe sfinansowanie cateringu podczas wizyt studyjnych w siedzibie lidera? No, z kosztów bezpośrednich realizacji projektu absolutnie nie. Czy można finansować opłatę za publikację w ramach kosztów bezpośrednich inne niż koszty open access, Pani Ewelino? Generalnie tak, nie. Tylko że pytanie jest teraz, proszę Państwa, podpisując Państwo umowę z NCN-em, w umowie z NCN-em podpisują Państwo, że efekty projektów będą opublikowane w open accessie, czyli wszystkie publikacje, które powstaną w ramach projektu, powinny być publikacjami open access, czyli nie potrzebują Państwo pieniędzy na publikacje, które nie będą w open accessie. Tak proszę zrozumieć. Czy można zatrudnić asystenta administracyjnego, jeśli tak, to z takich kosztów? Nie, z kosztów bezpośrednich realizacji projektu nie można. To nie są koszty kwalifikowane w projekcie. Czy można złożyć wnioski jednocześnie na konkurs Opus lub Opus Lab w jednej edycji? Nie, muszą Państwo wybrać albo konkurs Opus, albo Opus Lab. Czy w kosztorysie do konkursu Opus 24 należy wykazać koszty ponoszone przez partnerów z zagranicy, czy wyłącznie te po stronie polskiej? Państwo koszty partnerów zagranicznych wykazujecie tylko i wyłącznie w tabeli budżetowej dla partnerów zagranicznych. To jest to, o czym mówiłam, to jest ta tabela w Excelu, którą się wypełnia i potem konwertuje do pliku PDF i dołącza do wniosku. To jest jedyne miejsce, gdzie prosimy o tabelę budżetową partnerów zagranicznych. Proszę o potwierdzenie, rozpoczęcie projektu to dopiero 1 stycznia. No tak, rozpoczęcie projektu to dopiero styczeń 2024. To się wiąże, tak jak mówiła Pani Ewelina, z procedurą zatwierdzania wyników wyniku konkursu przez agencje partnerskie. Ale tak jak ja wspomniałam z kolei w mojej prezentacji, że jeśli jednostka zgodzi się Państwu na prefinansowanie kosztów z własnych środków, wówczas mogą Państwo ponosić te środki od dnia uprawomocnienia się decyzji dyrektora, decyzji pozytywnej przyznającej finansowanie. Więc proszę o tym pamiętać, że może się okazać, że jeśli jednostka zgodzi się Wam na ponoszenie takich kosztów, to możecie rozpocząć przed 1 stycznia 2024. Czy kierownik zespołu zagranicznego musi mieć doktorat? O to trzeba pytać w agencjach partnerskich. One też mają swoje wymogi formalne i muszą i po prostu trzeba tam pytać. Czy plan zadań we wniosku Opus 24 obejmuje tylko polską stronę, na przykład całe zadanie? Nie może, czy plan badań we wniosku? Nie, on we wniosku Opus Lab trzeba podać plan badań zarówno dla polskiej części projektu, jak i dla tej zagranicznej. Na przykład całe zadanie nie może dotyczyć partnera zagranicznego. No może, bo zależy, jak Państwo ten plan badań zredagują. Natomiast no, podajecie zarówno zadania, które są planowane w projekcie dla polskiej, jak i dla zagranicznej części projektu. W ramach polskiego konsorcjum do Opus 24 lub Opus 24 Lab wniosek do NCN podpisują tylko kierownik projektu i dyrektor jednostki składających wniosek. Tak. Czy dołączamy w załączniku do wniosku dokumenty konsorcjum do wniosku? Nie. Tego absolutnie od Państwa nie wymagamy. Czy coroczne spotkania robocze zespołu można finansować z polskiej części dla całego zespołu? No nie. Tutaj możecie finansować tylko część polską. Natomiast partnerzy zagraniczni muszą za przyjazd do Polski, pobyt tutaj, zapłacić ze swoich środków. Oczywiście mowa o partnerach, którzy otrzymują finansowanie równolegle z instytucji partnerskich. Czy partner zagraniczny musi się ubiegać o finansowanie wyjazd na spotkanie robocze projektu w swojej części? Tak, musi się ubiegać o finansowanie ze swojej części. W jednym z poprzednich pytań była mowa o nabór doktorantów, a nie dokumentów. Czy to się odbywa oddzielnie dla każdej z grup? Każdy robi swoją rekrutację? Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam pytanie, ale tak.
Tak, nabór doktorantów odbywa się tak jakby niezależnie przez państwa grupy, czyli polska grupa robi dla siebie, zagraniczna dla swoją rekrutację. Oczywiście mogą to państwo zrobić wspólnie i wtedy po prostu będą w naborze wskazane dwa miejsca zatrudnienia, tak? Ale to musi być rozdzielone tak jakby w kosztorysie, z której części projektu będzie doktorant płacony, tak? Czy poprzez zapewnienie otwartego dostępu do publikacji powstaje w wyniku realizacji projektu można rozumieć umieszczenie preprintu w otwartym repozytorium? Pani Ewelino? Tak, można to rozumieć jako preprint w otwartym repozytorium, jeżeli nie ma jakiegoś embargo nałożonego przez wydawnictwo. A kiedy będą decyzje NCN? Ale proszę Państwa, ale w sprawie jakich wniosków? Bo my wydajemy decyzję cały czas, więc tutaj nie wiem dokładnie o co chodzi. Czy to chodzi o decyzję NCN w sprawie wniosków Opus Lab? No to tak jak przedstawiła w swojej prezentacji pani Ewelina, negatywne będą w lipcu, w maju, przepraszam, w lipcu później, tak? W lipcu będą pozytywne, a po pierwszym etapie wysyłamy w marcu 2023. A te w maju to są po drugim etapie. Nie wiem, czy to o co chodziło w tym pytaniu. Czy decyzja dyrektora NCN będzie na tyle wcześniej, że można zorganizować konkurs do szkoły doktorskiej przez 1 października w ramach prefinansowania? Proszę Państwa, no zależy z którą agencją. Zależy z którą agencją, bo tak jak mówię, dosyć mamy opóźnienia, jeśli chodzi o decyzje pozytywne z agencją niemiecką DFG. Więc jeśli to będzie jakaś inna agencja, ta, która akceptuje nasze wyniki już w lipcu, to jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, no tutaj musicie mieć zgodę też z własnej jednostki. Czy zgodzi się prefinansować? Czy jest możliwe konsorcjum w ramach polskiej części wniosku? Tak, we wnioskach Opus Lab dopuszczamy konsorcja polskich jednostek wnioskujących. I czy w tym przypadku jest konieczne porozumienie? Tak, jest konieczne i wzór takiego porozumienia jest dołączony do dokumentacji konkursowej. Czy jeśli polskim wnioskodawcą jest grupa dwóch lub więcej jednostek naukowych, to wymagane jest załączenie umowy konsorców między nimi? Tak, jak najbardziej, to jest porozumienie o utworzeniu grupy podmiotów i tak jak wspomniałam wcześniej, jest to załącznik do dokumentacji konkursowej. Jakie koszty można zaplanować w kontekście spotkań partnerów? Transport, delegacje, noclegi. No nie, tak jak mówiłam, to już absolutnie nie wolno planować dla partnerów kosztów transportu, delegacji i noclegów. Oni muszą zapłacić za to ze swoich środków. Ale zgodnie z jedną z wcześniejszych odpowiedzi, cateringi już nie. Catering no, też nie jest kosztem kwalifikowalnym z kosztów bezpośrednich realizacji projektu. Czy rozmiar czcionki w części opisowej, skróconej, szczegółowej mniejszy niż minimalny zalecany, to błąd formalny, pani Ewelino? To nie jest błąd formalny, raczej przesyłamy to dalej do ekspertów do oceny, ale proszę się wstawić w buty eksperta, jeżeli dostanie opis skrócony, gdzie będzie czcionka szóstka i on będzie musiał sobie zoomować w PDF-ie, żeby się zapoznać z wnioskiem. Jego zdenerwowanie zapewne będzie odwzorowane w recenzji. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że chyba odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które zostały zadane, tak? Nie wiem, czy jeszcze jakieś coś, o coś Państwo się chcecie jeszcze dowiedzieć? Czy kierownik części polskiej projektu może być osobą prywatną? Znaczy, szanowni Państwo, no my oczywiście może być osobą fizyczną, tylko proszę pamiętać, że taka dokumenty do złożenia wniosku musi też podpisać kierownik jednostki, w której projekt ma być realizowany. Czyli już na etapie składania wniosku taki kierownik projektu, osoba fizyczna, musi mieć, jakby musi mieć ustalone z jakąś jednostką, w której gdzie ten projekt będzie realizowany, tak? I to takie dokumenty potwierdzające musi już złożyć na etapie składania wniosku. Czy 2% open access jest liczone dodatkowo do kosztów pośrednich, czy jest to w tym zawarte? Czyli łącznie 22% czy 20% kosztów pośrednich? Proszę Państwa, łącznie 22% kosztów pośrednich. To jest 20% kosztów pośrednich plus 2% open access. Łącznie 22%. Jeżeli mogę tutaj dodać, tylko i wyłącznie te 2% może być przeznaczone, znaczy 2% kosztów pośrednich z tych 22% musi być przeznaczone na koszty open access i to nie oznacza, że tylko i wyłącznie 2%, bo z tych 20% Państwo też można przeznaczyć jakiekolwiek koszty pośrednie na koszty open access.
Doprecyzuję, jakie koszty związane z wyjazdem polskiego zespołu możemy zaplanować? Koszty delegacji, koszty oczywiście transportu, ale dotyczy to tylko zespołu polskiego, tak jak mówię, bo kosztów zagranicznych, zespołu zagranicznego nie możemy finansować, więc dotyczy to kosztów transportu, delegacji, diet zgodnie z rozporządzeniem, takie jakie obowiązują w naszym kraju i zgodnie oczywiście też z zasadami, które panują w państwa jednostce, więc to trzeba głównie pytać w jednostkach państwa, które koszty jednostki przyjmują jako kwalifikowane, planując wniosek w konkursie opłat. Czy mogą Panie wrzucić na czat linki, jakie pojawiły się w prezentacji? Szanowni Państwo, my materiały z prezentacji do Państwa wyślemy drogą mailową, więc tam te wszystkie rzeczy będą i będzie można z tych linków skorzystać jak najbardziej, więc te materiały wszystkie Państwu wyślemy. Oczywiście dla tych osób, które wyraziły zgodę na wysłanie materiałów. Doktorant wyłoniony w konkursie w ramach projektu NCN musi być włączony w cykl kształcenia, musi być uczestnikiem szkoły doktorskiej. Szkoły te przewidują 48-miesięczny cykl kształcenia, projekt Opus Lab maksymalnie jest na 36 miesięcy. Zatem jak rozwiązuje się kwestie finansowania stypendium po zakończeniu projektu i jak podchodzi do tej kwestii NCN? Znaczy tak, przede wszystkim niektóre projekty w ramach konkursu Opus Lab mogą mieć 48 miesięcy. To są projekty realizowane we współpracy ze Szwajcarią na przykład, z Austrią, ze Słowenią. Natomiast tutaj nie wiem dokładnie, jak wygląda ta kwestia po zakończeniu finansowania stypendium. No nie wiem, czy to jest też pytanie do NCN-u, czy to nie jest bardziej pytanie do tych szkół doktorskich, bo tutaj nie wiem, Pani Ewelino, Pani może coś więcej wie? Pani Ewelina też nie wie, także tutaj no niestety nie za bardzo. To jest kwestia szkół doktorskich, znaczy to jakby nie jest tutaj, my jako NCN zapewniamy finansowanie na czas realizacji projektu, natomiast co później to już Państwo musicie w swoich jednostkach pytać i w szkołach doktorskich przede wszystkim. Wydaje się, proszę Państwa, że to już chyba koniec, że już nie ma pytań. Jeśli się komuś coś nasunie, to jeszcze jak najbardziej można jakieś pytanie zadać. Jak wspominałam wcześniej, my prezentację do Państwa wyślemy. Prezentacja ta też będzie dostępna na YouTubie, na kanale YouTube Narodowego Centrum Nauki. Wspólnie z Panią Eweliną chcielibyśmy Państwu bardzo podziękować za uczestnictwo w tym webinarium. Mamy wielką nadzieję, że te informacje, które dzisiaj przekazałyśmy, będą dla Państwa przydatne i spowodują, że przygotują Państwo naprawdę świetne wnioski. I oczywiście życzymy sukcesów. Ja też dołączam, życzę powodzenia w procesie oceny i do usłyszenia. Do usłyszenia.